Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Toilet Tower Defense i dzisiaj będziemy testowali nowego godli ziomeczka, który tworzy takie strefy, no dosłownie, nie wiem, jakieś potężne strefy, w których mega dużo bije, slowuje i jest naprawdę takim, no ciekawym titanem, nie? Bo generalnie on range'a nie ma dużo, no ale jest to Eternal Clock Titan, który jest do zdobycia na 0,1% widzowie, z nowych oczywiście Activity Crate'ów, no i z tych Crate'ów możemy dostać takiego Horglass Speaker Bena, czyli tego ziomeczka, którego przetestujemy. Ale my testujemy, widzowie, dzisiaj godli. Oczywiście tego godli, no żeby postawić, trzeba będzie na początku zagrać green laserka, to wiadomo. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę i suba z dzwonem, jeżeli cieszycie się, że w sumie co tydzień, wydaje mi się, że co tydzień update'uje się TTD, nie? Jest fajnie, ale też słyszałem o nowej gierce, nie pamiętam dokładnie jej nazwy, pisaliście ostatnio w komentarzach, że ma podobno troszeczkę tutaj wygryźć TTD. Zobaczymy, ja oczywiście sprawdzę. No wiecie, nie mówię, że na pewno wygryzie, no tego nigdy nie wiemy, taka prawda, to się wszystko okaże. Ale na pewno sobie nagram, więc tak, możecie się spodziewać, że nagram sobie tą nową gierkę toiletową, obronę wieży toaletowej, dosłownie. No zobaczymy, co tam będą mieli. Podobno każdy mówi, że wow, mega wow, no to zobaczymy. Zobaczymy, ocenimy oczywiście, także na pewno będzie, ale widzowie, wracając, mamy dzisiaj Eternal Clock Titana. Oczywiście przetestujemy też z DJ-em, no ale z DJ-em to później, nie? Zagramy sobie, myślę, mapkę, tak szczerze, może tego Pencil Warda, bo to jest jakby mapka eventowa. Z tego, co wiem, to mapka już, jeżeli chodzi, widzowie, o, mamy Turki Town. Dobra, to gramy Turki Town. To zmieniam zdanie, totalnie. To jest stara mapka, widzowie, która była tak dawno. Matko, jak to było dawno, naprawdę. Thanksgiving Event 2023, także naprawdę mega, mega dawno. Wiecie, znaczy wiem, że to tylko rok, ale co prawda no, i tak, taki Turki Town to chyba, a nie no, najstarsze to Halloween, dobra, nieważne. No ale lubię tą mapę, nie? Więc zagrajmy sobie tutaj. Z tego, co widzę, ta Summer mapka już sobie poszła. No i się wiecie, no po prostu jej nie ma, więc sobie już na wakacjach nie zagramy. No wiadomo, wakacji już nie ma, no to dziwnie, jakby dalej ta mapa była tak naprawdę. No więc generalnie, widzowie, zagramy sobie mapkę starą. Czyli weźmiemy totalnie starą mapę, która była taka... One zawsze jaskrawe były. Znaczy ja kojarzę stare mapki z TTD, że właśnie takie, wiecie, bardzo jasne, takie mega jaskrawe i takie kolorystyczne, nie? Ten kolorek tak widać bardzo na tych starych mapach. Na nowszych już mamy takie, wiecie, mocniejsze modele, ładniejsze i tak dalej. No aktualnie to mi się nawet mapa nie wczytała, co tu się dzieje? Nie no, jak to wygląda, halo? O, dobra, wczytało się, aż mi zacina normalnie, dobra. Wiecie co? Nie pamiętam nawet, jak dokładnie tą mapkę się grało, naprawdę. Nie wiem, jaki był tutaj poziom trudności, czy ten Eternal Clock Titan da sobie radę, bo z tego, co wiem, to mamy ograniczenie do 3, więc może nam się nie udać, jeżeli mamy tą mapę i wiecie, ja nie wiem dokładnie, jak na niej jeszcze tutaj, jak się grało na niej, no bo już troszkę zapomniałem. Ja się pamiętam, że się grało nawet mechem, kameramenem chyba. No ale dobra, zobaczymy. Mamy ten taki bazarek, zobaczcie, tutaj pełno jedzonka, wiadomo. Tutaj święto dziękczynienia, patrzcie, pełny po prostu bazar, nie? Pełny rynek, domki tutaj otwarte z takimi kaktusami. No fajnie to wygląda, także mamy Turki Town i w tym momencie, no wiadomo, na począteczek to... Ale to jest duże, jaki ten Titan jest ogromny, nie? Jakie łapy ma długie w ogóle. I on tymi łapami właśnie podobno, tak wiecie, nawala, nie? Potężnie. Mega punchuje. No zobaczymy, jak to tam wygląda, czy on faktycznie tak mega punchuje, jak to mówią, czy jednak jest taki sobie. Dobra, postawmy tego Santę. Nie wiem gdzie, widzowie, klikałem byle gdzie, ja nie wierzę. No nie mogłem go nigdzie postawić. Zapomniałem, że ta mapka... Znaczy, ta mapka ma na pewno taki minus, że ciężko jest coś postawić. Na przykład takiego Santę dajemy i on się tutaj nie mieści niby, a na oko to niby by się zmieścił. Tak samo tutaj... O, tutaj się mieści, dobra. Ale tutaj też by się zmieścił, jak tak patrzę na oko, ale niestety, to tak nie działa. To na oko to sobie mogę, nie? Także generalnie, no raczej się nie mieści. I teraz tak, stawiamy naszego zioma, którego chcemy przetestować. Postawimy go, myślę, już na samym początku tutaj. A sponsorem odcineczka jest już długo funkcjonująca strona Bloxboom, na której możesz kupić przedmiot lub jednostkę w grze, która cię interesuje. Jest tutaj Toilet Tower Defense, Adopt Me, Pet Simulator oraz wiele więcej. Jedyne, co wystarczy zrobić, to zalogować się na stronce, wybrać przedmiot, który cię interesuje, dodać go do koszyka i zapłacić. Pamiętaj, by wpisać kod MERES, aby otrzymać aż 10% zniżki na wszystkie zakupy. Opcji jest wiele, bo można płacić PayPalem, kartą oraz Blikiem. Blik dostępny jest w wyborze TazaPay. Każde zamówienie dostarcza bot, więc po opłaceniu zamówienia wystarczy dodać go do znajomych i dołączyć do niego, by mógł wysłać trade'a z przedmiotem, który kupiliście, i gotowe. Jeśli coś pójdzie nie tak, pamiętajcie, że jest support 24/7 na stronce i na
na pewno wam pomogą. Gwarancja przedmiotu albo zwrot pieniędzy. Dobra widzowie, z tego co widzę, to gościu no po prostu, tak jak było mówione, faktycznie mega szybko panczuje. Znaczy, czy tak szybko, to może dobra, przesadziłem. Bo jednak co sekundę, no to nie jest jakoś mega szybko. Chociaż lepiej od niektórych, bo niektóre postacie mają po 2 sekundy. I teraz tak, on tworzy taką strefę, w której slowuje Skibidi Toilet i chyba mocniej jakby wiecie, nie dość, że slowuje, to jeszcze mocniej je bije w tej strefie. Nie wiem dokładnie, jak to ma działać, ale patrzcie, ona się pojawiła tutaj, czyli na samym końcu mapy. I ta strefa zmienia swoje miejsce co minutę. O, znowu zmieniła i patrzcie, w tym momencie ta strefa stoi sobie tutaj, nie? Chyba tutaj. A, dobra, on to zmienia. On tam uderza i wtedy znowu ją zmienia, tak? Czy coś takiego? Dobra, już nie wiem, widzowie, to wygląda dziwnie. Znaczy on slowuje i później ją zmienia. Myślałem, że zmienia co minutę, chyba że co minutę zmienia, jak wiecie, jak nikt nie wchodzi, jak żaden Skibidi nie wchodzi w tą strefę. No nie wiem, jak dla mnie to póki co jest taki, jakby to powiedzieć, no jest taki dziwny, nie? Poza tym popatrzmy na to w ten sposób, że ziomek ma tylko 20 range'a i kolejny poziom, okej, okay, i ma 22. Czy to jest dużo? No to jest absolutnie mega mało, nie? Jak na takiego godli. Bym nawet powiedział, że jest wręcz tragicznie, nie? No ale dobra, zobaczymy. Na razie to te strefy nie wiem, jak działają. On stawia je co chwilę gdzie indziej, a z tego, co czytałem w opisie, miał mieć coś takiego, że po prostu co minutę zmienia, nie? Chyba że ja to źle przeczytałem. No dobra, może faktycznie jest też taka możliwość, że faktycznie coś źle przeczytałem, ale myślałem, że no wiecie, tak co minutę jakby stawiał w innym miejscu randomowym na mapie, to by było okej. Okay. Bo to nawet brzmi dobrze, nie? Że wiecie, macie taką strefę, możecie liczyć na nią, co prawda randomowo na mapie się pojawia, tak jak teraz widzicie, i slowuje w tej strefie. Tam, gdzie się pojawi strefa, to slowuje Skibidi Toilet i z tego, co wiem, to miał też wtedy on tam bić jakoś, coś takiego, no ale na razie to tak nie wygląda na to, żeby bił jakoś mocno, nie? Nie wygląda na to, żeby bił w tej strefie, ale chyba coś tam uderza. No tak ciężko stwierdzić, bo no nie wygląda to jakoś tak, wiecie, potężnie. Jak na godli, to szczerze, na razie on wypada słabo, ale zobaczymy. Na razie wypada tak, no, to średniawa, nie? Taki ziomeczek sobie, no, nie wiem, macha łapami i stawia jakieś niebieskie klocki, nie? Póki co to tak wygląda. Poza tym, a nie, dobra, ma 5 odbić stunów. No to tutaj akurat spoko. To już lepiej. Tylko dlaczego on stoi w miejscu? Okej. Okay. Spoko? Aż się zlagował. Nie wiem, widzowie, dobra, to też kwestia tego, że ja nagrywam na laptopie na wyjeździe, to wiecie, net tutaj nie jest najlepszy, to może faktycznie przez mojego neta, no ale jak widać, ogarnęło się, także lecimy dalej. Postawimy też DJ-a, zobaczymy co jak damy mu DJ-a, czy faktycznie on będzie stawiał jeszcze szybciej te strefy, czy będzie totalnie wolny dalej, no zobaczymy, na pewno DJ-a podrzucę, ale na razie ulepszmy go bez niego i mamy 3. poziom, 25 range'a, co sekundę dalej bije 22 tysiące, no to już całkiem dużo, ale wiecie, no to nie jest jakieś wow, bo on te 22 tysiące bije co sekundę. Ja znam takie postacie, które nawet na mityku, czy nawet na legendy, słuchajcie, na legendzie, potrafią o wiele szybciej więcej zadać, więc to no nie robi na mnie wrażenia, nie? Póki co ten godli to tak, no troszkę słabo. Slowuje chyba o 60% z tego co pamiętam, także 60% slowa, widzowie, no to nawet Green Laser ma chyba więcej, więc tutaj też słabo to wypada, nie wiem, no na razie to tak nie podoba mi się jakoś bardzo, nie? W sensie czuję, że jest taki, no troszkę, wiecie o co chodzi, taki troszeczkę, no słabo zrobiony. W sensie fajny może pomysł, że stawia te strefy i w ogóle tam slowuje w niej wtedy i bije tymi łapami, no spoko, ale ten ręcz, no to nie wiem, to jakiś żart, no 20, aktualnie mamy 25 na 3. poziomie i 35 na maksa będziemy mieli, no to czy to jest jakoś dużo? No, tak jak mówię, nie jest, na pewno nie jest to dużo, jeżeli nie przejdziemy 3 takimi Titanami, bo jest limit stawiania, wiecie, 3 takich, no jak nie przejdziemy, no to wtedy będę wiedział, że ten godli jest słaby, nie? To na pewno będziemy mogli już potwierdzić, że on jest taki totalnie kiepski, no ale dobra, weźmy, ulepszmy tych Santa ziomów, dodamy mu zaraz poziom, to będzie już chyba czwarty, to 30 range'a, czyli 35 range'a będzie miał na 5. poziomie, więc pewnie ma 5 poziomów i nie jest jakiś taki bardzo drogi w ulepszeniu, to na pewno. Ale nadal, wiecie, taki niesmak co do tej strefy. Ona tak jakby niby działa, ale cały czas, widzicie, przeskakuje po całej mapie, slowuje przez sekundę może i znowu znika gdzie indziej idzie. Tak, no nie wiem, tak bez sensu trochę. Ale dobra, jedno jest na plus, że chłop ma 121 tysięcy dipsa na sekundę. To już jest dużo. I jak coś takiego już będziemy mieli, wiecie, ten potężny dips, te potężne obrażenia, to już wtedy, no troszkę zdanie mi się zmieni o tym ziomie, nie? Już raczej będzie taki, no na pewno będzie lepszy, wiadomo, więc zobaczymy jak ten godli
sobie poradzi. Na razie oceniam tak średnio, ale patrzymy dalej, ulepszymy go i zobaczymy, jak to będzie szło, nie? Ulepszymy go na maksa, później dodamy DJ-a. Jak z DJ-em będzie szło, wiecie, po prostu z boosterami, wiadomo. No jak nie macie DJ-a, dajecie Clockwoman, jak już mówiłem wiele razy, no jakikolwiek booster zawsze warto dodać do postaci, zwłaszcza takich, które są dobre. No jeżeli on się okaże dobry, no to warto mu boostera tutaj podrzucić. 12 tysięcy, żeby ulepszyć go na maksa, z tego co widzę, bo 55 tysięcy obrażeń, to już będziemy mieli 121 co sekundę, no i się 121 tysięcy i 30, no 5 range'a, no to 35, tak, to będzie maksymalny poziom, więc no długo się nie ulepsza. Piąty poziom na 23 wave'ie, do tego no Santę ulepszaliśmy, to troszkę nam schodziło czasu, ale tak, no ziomek ma 5 stunów, w sensie 5 odbić stunów, i do tego 121 tysięcy na sekundę. Fajne obrażenia. Dostawmy może kolejnego, zobaczmy jak to będzie szło. Ja myślę, że nawet możemy go postawić, chociaż nie, tutaj to będzie średnio. Ja bym go postawił chyba też gdzieś tutaj, w tym miejscu. Chociaż no patrzcie, taka lipa. W sumie mapka jest trudna na niego, nie? Że trudno tu go postawić. Po prostu. Według mnie tak, no po prostu mapa nie siedzi temu Eternal Titanowi. Więc nawet jak tutaj bym dał, to niby spoko. Ale też taka trochę lipa. Dobra, postawił się po jakimś, nie wiem, lagu takim. Dobra, 3,5 tysiąca. Ulepszamy takich trzech na maksa, zobaczymy jak będą sobie radzili, nie? Bo wtedy będzie tak naprawdę tej strefy bardzo dużo. Ona lata po całej mapie i nie zmienia się co minutę, tylko co sekundę nawet bym powiedział. To może źle przeczytałem. Dosłownie, jakby on ją klika, coś tam, wiecie, zestołuje i po prostu leci zaraz w inne miejsce, ją stawia. I tak cały czas sobie tą strefę przenosi, przenosi, no i łapami nawala, nie? No póki co to tyle widzę. Więc tutaj taki godli, który na pewno mega stanieje, nawet nie ma go co teraz kupować za gemy, bo naprawdę no chłop na pewno będzie o wiele, wiele tańszy. To nie będzie jakiś taki mega niesamowity godli, chyba że go troszkę zbafują, no bo według mnie takiego buffika by potrzebował, ale jakby tak popatrzeć, to w sumie do na razie wiecie, nie ma też co narzekać, bo chłop daje radę. No po prostu przechodzimy sobie mapkę bez problemu. Mamy tego slowa ze strefy. Patrzcie, strefa łapie i cyk, mega slowek. Dodatkowo no tutaj też bije. Jak uderza tym, to chyba bije. No nie wiem, jakoś tam tymi łapami sobie radzi, nie? Dokładnie też tego nie zauważa, ale no radzi, radzi sobie tymi łapkami, nie jest źle. I w tym momencie, jak już będę chciał postawić czwartego, to nie będę mógł. Uwaga, zobaczmy, czwarty ziomek, no dokładnie. Reached your limit, okej, no to nieźle, to Eternal Titana już nie postawię. W ogóle zobaczmy sobie tego zioma, bo tak sobie wiecie, popatrzyłem tak średnio i patrzcie jakie ma koło w ogóle, nie? Jak koło od młynu dosłownie, normalnie młynarz, więc tak jakby tutaj taki mega mechaniczny ziomek. Te łapy no bardzo długie, a skoro są mega długie łapy, to moim zdaniem powinien mieć większego range'a, no przynajmniej te 50, nie wiem jak dla was, ale według mnie taki Titan powinien mieć 50, albo po prostu mniej bić, a mieć większy zasięg, no bo same te łapy są fajne, nie? Jakby tutaj już nawiązując do tych łap długich, no to fajnie jakby miał je po prostu tak poprowadzone na dużym range'u, nie? A tutaj takie ogromne łapy, a chłop ma 35 range'a, to tak jak jakiś epik, nie? Albo coś, taka słaba postać po prostu. Jeżeli chodzi o range'a, to totalnie, no w tym wypadku chłop mega odstaje, nie? Jest po prostu taki giga średni. Nie wiem, postawię jeszcze te green laserki, żeby nie było lipy, jakby coś tutaj, wiecie, no nie szło po prostu za bardzo. To możemy w sumie dodać, tutaj dodamy kolejnego, tutaj za 4000 ulepszymy. No i będziemy mieli wymaksowane, nie? Jakby green laserki plus ten Eternal Clock Titan. Nie mogę tej nazwy zapamiętać u niego, nie wiem dlaczego. No ale dobra, bijemy. Bijemy dalej i zobaczymy co się wydarzy. Pamiętam w ogóle jak bardzo jarałem się tą mapką, nie? W sensie ona była dla mnie taka bardzo jaskrawa, fajna. No lubiłem takie kolorki żywe, ale teraz chyba jednak wolę te nowe mapki, nie? Że to jest takie bardzo płytkie, że mamy taką dosłownie zieleń prawie wszędzie i takie wiecie, no te mapki były takie jak początkujący by je robił, nie? Taka prawda. Ale jakiś tam klimacik mają. Oczywiście dodamy DJ-a TV. Zobaczymy jak wygląda maksymalny buffik. Uwaga widzowie, tak jak obiecałem. Mamy 0,75 i 151 250 obrażeń. To jest naprawdę mega dużo. Jako, że mam dużo pieniędzy, no to wiecie, to dodamy sobie jeszcze tutaj do tego ziomka. Niech też będzie zboostowany. No i w tym momencie bronimy się Eternal Clock Titanami, ulepszonymi DJ-em TV Manem. No i słuchajcie, no 151 250 przy 0,75 cooldownu. No to tak naprawdę mamy jakieś, nie wiem, 230 tysięcy obrażeń. No bardzo, ale to bardzo dużo. Powiem wam, że mega te obrażenia wyglądają. No 200 tysięcy to na pewno. Więc tutaj, no wiecie, nie wyliczę teraz na szybko, ale na pewno z 200 tysięcy, no to powiem wam, że taki godli, no dużo, nie? Jakby dużo bije, fajne są te strefy, które co chwilę przeskakują gdzieś indziej i ciągle tego slowa dają. Nie wiem, czy coś jeszcze robią. Tam było napisane, że on wtedy szybciej punchuje, jak jest ta strefa, więc może jak on stoi
blisko tej strefy ma zasięg na skibidi, które są w tej strefie, którą stworzył, no to wtedy on w niej mega szybko tymi łapami bije. Może tak być, więc to chyba raczej tak wygląda. Ale jeżeli chodzi, widzowie, o tego Eternala, no powiem tak, troszkę marudzę, no bo mały ręcz, ale szczerze, jak chodzi o samo granie, to póki co całkiem przyjemnie, no nic nie przeszło mi dalej, więc wiecie, no Green Laser też tutaj nam troszeczkę slowuje, tak dodatkowo przez cały czas, no to taka mała pomoc, dodatkowe obrażenia, ale ogólnie ten Eternal sam sobie giereczkę wygrywa. Zobaczymy, czy przejdziemy tą mapę. Jeżeli przejdziemy mapę, no to tak, to polecanko, to fajne. Fajne, tylko chociaż te 50 range'a bym mu dał, no bo wiecie, no tak przykro, że ma takie długie łapy, a jednak no jakby w tym samym czasie tak króciutkie, nie? No 35 range'a przy takich łapach, nie wiem, dziwna sprawa, tak jakoś tego nie czuję i miałem wrażenie, że Eternal Clock Titan z takimi łapami, no to wiecie, będzie miał tego range'a no nawet z 90, ale wiecie, no to jakby dać 90 tutaj i zostawić te obrażenia, no to by była przeginka, nie? To wtedy w drugą stronę, no byłoby po prostu za dużo. Zbliżamy się chyba do końca, nie wiem, czy ta mapa miała 60 wave'ów, czy 50, chyba 50, bo wtedy jeszcze 60-ki nie było, tylko na wielkanocnym evencie. Także zobaczmy, jak to pójdzie. Tutaj chyba Giant Turki Toilet był jako bossik, zobaczymy. Na razie, jak widzicie, no cały czas na autoskipie i dają sobie radę. Eternal Clock Titan daje radę, stawia te takie potężne, nie wiem, to wygląda jakby miał w Minecrafcie wysłać te skibidi, nie wiem, do Netheru, nie? Dosłownie. Znaczy, no wiem, że to inny kolor, bo tutaj, wiecie, no portal ma inny kolor do Netheru, ale ogólnie, no taka, wiecie, taka dosłownie taki klocek, nie? No z Minecraftem mi się to kojarzy, jakby po prostu jakąś strefę, gdzie się teleportuje, tworzył. No ciekawe, na pewno fajnie zrobiony, zdesignowany Titan. Nowy godli, który no wprowadza jakąś nowość, bo jednak po całej mapie to lata, wiecie, no ciekawie się na to patrzy, to na pewno. Jakbym miał to podsumować, to po prostu mega ciekawie jest na to popatrzeć. I to jest jakby najważniejsza rzecz, jaką on tutaj ma. I zobaczcie, że jak jest w tej strefie ten Giant Turki Toilet, no to faktycznie bije go tymi łapami szybciej. Tak mi się wydaje, jakoś tak zauważyłem, że tymi łapami wtedy macha jak szalony, więc naprawdę godli, taki powiem, no powiem wam, że 8,5 na 10 bym mu dał. Naprawdę fajnie się nim gra, przyjemny, na pewno przyjemna postać do pogrania i ciekawe te bloczki, które tutaj się pojawiają, nie? Dosłownie po całej mapie. No powiem wam, że czegoś takiego się nie spodziewałem. Aktualnie nieco ponad 1000 takich postaci. Ja na waszym miejscu bym poczekał, bo będzie na pewno tańszy w gemach. Chyba, że nie chcecie czekać, to tak, opłaca się. Bardzo fajnie się nim gra, no ale pamiętajcie, że ja tutaj użyłem DJI TV, także troszkę jest silniejszy, wiadomo, ale i bez tego, jak widzieliście, dawał radę, no i był silny. Więc tutaj, no naprawdę spoko, czy z DJ-em, czy bez, no ten godli jest wart polecenia, to na pewno.